15 marca przed Urzędem Miasta w Chorzowie odbyła się pikieta przeciwko łączeniu Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii z Zespołem Szpitali Miejskich. Wczoraj, 16 marca, prezydent Andrzej Kotala poinformował dziennikarzy o odwołaniu dyrektora Grzegorza Szpyrki. Jak Państwo zapewne już wiecie, wczoraj podjąłem decyzję o zakończeniu współpracy z panem dyrektorem Szpyrką, dyrektorem Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. No, w związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami, jakie miały miejsce. Jak Państwo wiecie, jesteśmy na przededniu wejścia nowej ustawy w życie o sieci szpitali, z której też to wynika, że gdybyśmy nic nie zrobili, to Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, czyli ten, który leczy dorosłych, straciłby finansowo w tym nowym układzie około 14 milionów złotych i musielibyśmy zlikwidować parę oddziałów, zwolnić parę lekarzy, parę pielęgniarek, które tam pracują w celu ratowania finansów tego szpitala. Na początku tego procesu w styczniu pan rektor Szpyrka oczywiście zrozumiał, że ten proces, stan wyższej konieczności i też było dla niego oczywiste, że jest to jedyna droga, aby ten poziom zachować, ale w ostatnich dniach odniosłem takie wrażenie, czy też można było odnieść takie wrażenie, że dołączył do protestujących przeciwników tego połączenia, głównie składających się z pracowników Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii, którzy w mojej ocenie nie rozumieją tego procesu i nie rozumieją celu tego połączenia, mimo to, że odbyło się parę spotkań u nas w urzędzie, był dialog społeczny prowadzony z lekarzami, z pielęgniarkami tego szpitala, zapewniało się im to, że po połączeniu nikt nie straci pracy, że nikt nie straci finansowo, czyli nie pomniejszy się ich zarobki, będą na tym samym poziomie. Mówiąc wprost, obydwie jednostki zachowają pełną autonomię, taką jaką dzisiaj posiadają, tą samą renomę, ten sam prestiż, ten sam poziom finansowania. Proszę Państwa, to jest tak jak w rodzinie. Ma się dwoje dzieci i obydwoje trzeba kochać tak samo. Kochamy zarówno dzieci, jak i dorosłych, w związku z tym obydwa szpitale są dla nas ważne, cenne i robimy wszystko, aby je zachować w takiej formule, jak jest dzisiaj. Ja chcę również podkreślić, że pan rektor Szpyrka był dobrym menadżerem, za co go bardzo cenię, bo wieleśmy wspólnie zrobili wraz z miastem, jak i szpitalem. Wiele inwestycji zostało zakończonych. Są dalsze plany, były dalsze plany perspektywiczne rozwoju tego szpitala, rozbudowy. Oczywiście tą linię będziemy kontynuować, nie będziemy niczego zmieniać. Te plany, które dzisiaj są, będą realizowane. Myślę, że zarówno tu, jak i w szpitalu dla dorosłych będą również inwestycje wykonywane właśnie dzięki temu, że nie będzie trzeba łatać finansowych braków, a środki będzie można przeznaczać na inwestowanie, na rozbudowę, a takie plany również jeszcze posiadamy z panią dyrektor. Więcej informacji w sprawie łączenia szpitali znajdą Państwo w poniedziałkowym programie Ludzie Miejsca Zdarzenia.